Dzień dobry, Karol Majchrowski. Tomasz Raś. Witamy Państwa w kolejnym krótkim komunikacie, w zasadzie relacji z tego, co dzieje się na Kujawach w tym momencie w uprawie cebuli. W ostatnim czasie, jak zapewne Tomek potwierdzi, tutaj w tym rejonie było sporo opadów deszczu. Jak to, Tomku, wyglądało? Sytuacja była niezaciekawa, ponieważ deszcze były dosyć bardzo nawalne. Tereny Inowrocławia, Gniewkowa, Lipiem, Gąski, tam opady potrafiły sięgać 130-140 litrów w przeciągu 2 godzin. Sytuacja jest bardzo trudna i mierzymy się właśnie z tymi problemami aktualnie na tym terenie. Jasne, no dokładnie, tak duże opady w tak krótkim okresie czasu spowodowały pewnie, że większość plantacji jednak miejscami była pozalewana, tak? Oczywiście. To też się wiąże z tym, że jednak ta gleba nam się zasklepia, system korzeniowy nie ma czym oddychać, bo woda wypiera powietrze z przestrzeni między gruzełkami. To też powoduje właśnie, że roślina słabiej funkcjonuje. Okej, Tomku, powiedz nam, bo ostatnio rozmawialiśmy o zabiegach, jeśli chodzi o stosowanie miedzi i tutaj polecaliśmy albo tonik, albo drugie rozwiązanie, czyli Axis z dodatkiem miedzi. Powiedz mi, czy tutaj w tym gospodarstwie udało się zrealizować i która opcja była tu wybrana, a jak u pozostałych Twoich producentów? Jeżeli chodzi o to plantację, czy inne na tym gospodarstwie, no tutaj zauważyliśmy wiele objawów niedoborów właśnie związanych z brakiem cynku, więc zdecydowaliśmy się na Axisa, uzupełniliśmy tą miedź, ale też wiele gospodarstw, z którymi współpracuję, poszło, można powiedzieć, standardową ścieżką, czyli zrobiliśmy tonika. Jasne. Jeżeli chodzi o uzupełnianie energii, to myślimy o tym teraz. Staraliśmy się właśnie zaaplikować te zabiegi, które były potrzebne na ten moment. Jasne. Okej, czyli tutaj było wykonane tamten zabieg. Powiedz mi, jakie dalsze plany odnośnie tej plantacji, bo tutaj też w międzyczasie zrobiliśmy fluorymetrię. Tak. No i widzimy, że są pewne oznaki niedoboru azotu. Powiedz mi, co planujesz, żeby tutaj jakby wzmocnić też po tych ulewach działanie i funkcjonowanie tej rośliny i możliwość optymalnego pobierania składników pokarmowych z ziemi. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tą plantację, fluorymetria wykazała niedobory azotu i magnezu. I tutaj planujemy wykonać zabieg witalem. To są rośliny, które zaczynają intensywnie przyrastać w główkę. I teraz, żeby w pierwszej kolejności chcemy właśnie uzupełnić te składniki, których brakuje, czyli azot, magnez, ale w drugim stopniu też dać składniki, których ta roślina w tej fazie potrzebuje, czyli jest to potas. A potas, jak wiemy, odpowiada za siłę ssącą komórek i korzeni, więc chcemy poprzez potas, przez tą gospodarkę wodną, również lepiej wykorzystywać pobieranie składników pokarmowych, żeby ta roślina jak najlepiej nam przyrastała i żeby dawało budować to jakość. Tak, oczywiście, żeby to tak samo wpływało na to. Dokładnie, tym bardziej musimy pamiętać, drodzy Państwo, że w Vitalu również mamy kompleks C-Active, tak? Czyli tutaj też znowu wprowadzamy substancję antystresową, która będzie wspomagała roślinę w tych trudnych warunkach, bo dopiero mieliśmy ulewy, dzisiaj też mamy taką pogodę, która jest chłodno po prostu. Tak? Więc ta roślina też w tym okresie może mieć dyskomfort w optymalnym funkcjonowaniu, przez to tutaj właśnie glicyna betaina, ale też tutaj napędzanie rośliny do pobierania tego, o czym Tomek powiedział, za pośrednictwem izopentyloadeniny. Dokładnie, tak. Dodatkowe aminokwasy tutaj też będą robiły swoją robotę. Okej, Tomku, generalnie powiedz nam, jak to wszystko wygląda od strony takiej ochrony chemicznej, tak? Bo tutaj no, było tych opadów deszczu dosyć dużo, miejscami te plantacje były pozalewane. Powiedz nam, jak wygląda sytuacja tutaj w Twoim rejonie, jeśli chodzi o presję chorób typu mączniaki, typu stemfylium. Jeżeli chodzi o presję, presja jest, można powiedzieć, bardzo silna. Zaczyna bardzo atakować mączniak, stemfylium. No i też klienci decydują się już na dosyć takie konkretne zabiegi, jeżeli chodzi o ochronę. Tutaj już to nie są żarty, ponieważ tak naprawdę w pole, jeżeli chodzi o zabiegi na grzyba, trzeba wjeżdżać mniej więcej co 6-7 dni. Jasne. Ponieważ bardzo szybko nam się to wszystko rozwija na polach. Rozwija, tak. Dokładnie, tym bardziej, że był problem z wjazdami na niektóre plantacje, no bo tyle było wody, że ciężko było wjechać i też skuteczność tych zabiegów nieraz była ograniczona z tego względu, że no, zrobiliśmy zabieg, a za chwilę spadł deszcz, tak? Więc też tutaj tak. Działanie tych środków było zróżnicowane. Okej, Tomku, czyli na ten moment będziemy polecali Vital, tak? Powiedz nam, jaka dawka preparatu, jaką Ty polecasz? Jeżeli chodzi o Vitala, to tutaj bym dedykował przynajmniej
4 litry na hektar. Mhm. Też trzeba pamiętać, że Vital ma właściwości, które generują masę nadziemną. Jasne. Nasze doświadczenia, które wykonywaliśmy też w firmie, wykazały, że bardzo korzystnie wpływa ten produkt na generowanie masy zielonej. Mhm. I tutaj też chcemy to po to zastosować, żeby też żywotność szczypioru jak najdłużej była zachowana. No, oczywiście w oparciu również o zabiegi przeciwko stemfelium, na przykład czy moczniakowi. Jasne, no, ale chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać zdrowotność szczypioru po to, żeby ta roślina mogła właśnie jak najdłużej przyrastać i osiągać zakładany plon i jakość tego plonu, tak? Tak. Okej, okay, w takim razie Tomku, podsumowując, teraz Vital, zabiegi, które będą przeciwdziałały patogenom, no i spotykamy się w kolejnym komunikacie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście. Już wkrótce. Dziękujemy w takim razie, dziękuję Tomku, dziękuję Państwu, do zobaczenia.